Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 264 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami pieśni z Księgi Mądrości, rozdział 16, werset od 20 do 21, 26, rozdział 17, werset 1a. Lud swój nakarmiłeś strawą aniołów i dałeś im bez wysiłku gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić. Dar ten dał dzieciom poznać Twą słodycz, a powolny pragnieniu jedzącego zamieniał się w to, czego kto chciał. By pojęli Twoi, Panie, umiłowani synowie, że nie urodzaj plonów żywi człowieka, Lecz słowo Twoje utrzymuje przy życiu ufających Tobie. Wielkie są Twoje sądy i niezbadane, dlatego pobłądziły dusze pozbawione nauki. W rozdziałach od 29 do 31 księgi Jeremiasza prorok przekazuje list do deportowanych do Babilonu, wzywając ich do budowania społeczności i modlitwy za miasto w którym zostali osiedleni. Teksty te zapowiadają powrót do Jerozolimy, nowe przymierze z Bogiem oraz odnowę i odbudowę narodu, podkreślając Bożą wierność i obietnicę dla Jego ludu. Taka jest treść listu, który prorok Jeremiasz posłał z Jerozolimy do pozostałych starszych na wygnaniu. Do kapłanów, do proroków i do całego ludu, który Nabuchodonozor uprowadził z Jerozolimy na wygnanie do Babilonii po wyjściu z Jerozolimy króla Jehoniasza, królowej, dworzan, przywódców judzkich i jerozolimskich, kowali i ślusarzy. Posłał go przez Eleazara, syna szafana. I przez Gemariasza, syna Hilkiasza, których wysłał Sedecjasz, król judzki, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego, do Babilonu. Brzmiał on tak. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich uprowadzonych na wygnanie, których pozwoliłem uprowadzić z Jerozolimy do Babilonu. Budujcie domy i mieszkajcie w nich. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce. Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki. Wybierajcie żony dla waszych synów i dawajcie mężów córkom waszym, by rodziły synów i córki. Pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa. Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem na wygnanie. Módlcie się do pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Bo tak mówi Pan Zastępów Bóg Izraela. Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród Was, i przez waszych wróżbitów. Nie zwracajcie uwagi na sny, jakie macie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich wyrocznia pana. Tak jednak mówi Pan. Gdy dla Babilonu upłynie lat siedemdziesiąt, Nawiedzę Was i wypełnię względem Was moją pomyślną zapowiedź, by Was znów przyprowadzić na to miejsce. Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec Was, wyrocznia Pana, zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie modlitwy, a ja Was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, Albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie, wyrocznia Pana, i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem, wyrocznia Pana, i przyprowadzę was do miejsca, skąd was uprowadziłem na wygnanie. Mówicie wprawdzie: Pan wzbudził nam proroków w Babilonie. Dobrze. Tak bowiem mówi Pan do króla zasiadającego na tronie Dawida i do całego ludu mieszkającego w tym mieście, do wszystkich braci, którzy nie poszli na wygnanie. Tak mówi Pan zastępów. Oto pośle między nich miecz, głód i zarazę. Postąpię z nimi tak, jak z zepsutymi figami, które są tak niedobre, że się nie nadają do jedzenia. Będę ich ścigał mieczem, głodem, zarazą. Uczynię ich przedmiotem zgrozy dla wszystkich Królestw ziemi, klątwą, postrachem, pośmiewiskiem i urągowiskiem dla wszystkich narodów, wśród których ich rozproszyłem, za to, że nie słuchali moich słów, wyrocznia Pana, chociaż posyłałem im swoje sługi, proroków nieustannie, a oni nie chcieli słuchać, wyrocznia Pana. Słuchajcie więc słowa pańskiego. Wszyscy uprowadzeni do niewoli, których wypędziłem z Jerozolimy do Babilonu. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do Achaba, syna Kolajasza i do Sitkiasza, syna Maasejasza, którzy prorokowali wam kłamstwo w moje imię. Oto wydam ich w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, który zabije ich na waszych oczach. I wszyscy Judejczycy, którzy znajdują się na wygnaniu w Babilonie, z ich przypadku będą brali przykład, by przeklinać w następujący sposób. Niech tobie pan uczyni tak, jak Sitkiaszowi i Achabowi, których król babiloński usmarzył na ogniu, ponieważ postępowali haniebnie w Izraelu, cudzołożąc z żonami swoich bliźnich i głosząc w moje imię słowa kłamstwa, czego im nie poleciłem. Ja wiem o tym i jestem świadkiem. Wyrocznia Pana. Do Szemajasza Nehelamity zaś powiesz: Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Ponieważ posłałeś w swoim własnym imieniu do całego narodu w Jerozolimie i do Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, i do wszystkich kapłanów list tej treści. Pan ustanowił Cię kapłanem w miejsce kapłana Jojady. Byś sprawował nadzór w domu pańskim, nad każdym wpadającym w szał i występującym jako prorok, zakuwając go w kłodę i żelazo. Dlaczego więc nie powstrzymałeś Jeremiasza z Anatot, który wam prorokuje? Przecież to on przysłał do nas do Babilonii wieść: Długo to potrwa, budujcie domy i mieszkajcie w nich, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce. Kapłan Sofoniasz odczytał ten list w obecności proroka Jeremiasza. Wtedy pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. Poślij do wszystkich uprowadzonych do niewoli następujące słowa. Tak mówi pan do Szemajasza Nechelamity. Ponieważ Szemajasz prorokował wam, mimo że go nie powołałem, i utwierdzał waszą ufność w kłamstwo, dlatego tak mówi pan. Oto ukaże szemajasza Nehelamite i jego potomstwo. Nie będzie miał nikogo, kto by mieszkał wśród tego ludu i kto by ujrzał pomyślność, jaką zgotuje mojemu ludowi, wyrocznia Pana, gdyż głosił bunt przeciw Panu. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie, bo oto nadchodzą dni wyrocznia Pana. W których odmienię los mojego narodu, Izraela i Judy, mówi Pan. Przyprowadzę ich znów do ziemi, którą dałem ich przodkom, i wezmą ją w posiadanie. Następujące słowa wypowiedział Pan do Izraela i do Judy. Tak mówi Pan: Usłyszeliśmy krzyk bolesny trwogi, a nie pokoju. Pytajcie się i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić. Dlaczego widzę wszystkich mężczyzn z rękami na biodrach jak urodzącej kobiety? Każda twarz powlekła się bladością. Ach, jak wielki to dzień, nie ma on równego sobie. Będzie to czas ucisku Jakuba, a jednak zostanie on zeń wybawiony. W dniu tym wyrocznia Pana zastępów skruszę jarzmo na ich karku, zerwę ich więzy, tak że nie będą więcej służyć obcym. Będą zaś służyć Panu, swemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. Ty się jednak nie bój, sługo mój, Jakubie, wyrocznia pana, i nie lękaj się Izraelu, bo ja cię wyprowadzę z dalekiej ziemi, twoje potomstwo z kraju jego wygnania. Powróci Jakub i będzie zażywał niezmąconego niczym pokoju, a nikt go nie będzie trwożył. Ja bowiem jestem z Tobą, wyrocznia Pana, by cię wybawić. Zgotuję zagładę wszystkim narodom, między którymi Cię rozproszyłem, Ciebie zaś nie wyniszczę. Ukażę cię jednak sprawiedliwie i nie ujdziesz zupełnie bezkarnie. Tak bowiem mówi Pan. Dotkliwa jest Twoja klęska, nieuleczalna Twoja rana. Nikt się nie troszczy o Twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy, co Cię kochali, zapomnieli o Tobie, nie szukają już Ciebie. Gdyż cię dotknąłem, tak jak się rani wroga surową karą. Przez wielką Twą nieprawość pomnożyły się Twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu Twej rany, że ból Twój nie da się uśmierzyć? Z powodu Twej wielkiej nieprawości i licznych Twoich grzechów to Ci uczyniłem. Wszyscy jednak, co Cię chcieli pochłonąć, sami ulegną pożarciu. Wszyscy, którzy Ciebie uciskali, pójdą w niewolę. Ci, co grabili Ciebie, zostaną ograbieni. Wszystkich tych, którzy Ciebie łupili, wydam na łup. Albowiem przywrócę Ci zdrowie i z ran Ciebie uleczę, wyrocznia Pana, gdyż nazywają Cię odrzuconą syjonie, o którą się nikt nie troszczy. Tak mówi Pan. Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okaże miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich i nie zmaleje ich liczba. Przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej, i Jego zgromadzenie ostanie się przede mną. Ukaże natomiast wszystkich Jego ciemięzców. A Jego władca będzie spośród Niego. Panujący Jego będzie od Niego pochodził. Zapewnię Mu dostęp do siebie, także się przybliży do mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę przybliżyć się do mnie, wyrocznia Pana. Wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem. Oto wichura idzie od Pana, zrywa się burza, spadnie ona na głowy niegodziwych. Nie ustanie palący gniew Pana, dopóki nie wykona on i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy końcu dni to zrozumiecie. W owych czasach, wyrocznia Pana, będę bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem. Tak mówi Pan. Znajdzie łaskę na pustyni naród, co wyszedł cało spod miecza. Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu. Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i zaczniesz tańce pełne wesela. Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii, uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima wstańcie, wstąpmy na syjon do Pana Boga naszego. Tak bowiem mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie. Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą. Powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, głoście na dalekich wyspach, mówiąc: Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim, jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem pana, zbożem, winem, oliwą, drobnym i większym bydłem. Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu i nigdy już sił im nie zbraknie. Wtedy ogarnie dziewice radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość. Pocieszę ich i rozwesele po ich troskach. Kapłanom dostarczę obficie tłuszczu, a naród mój nasyci się błogosławieństwem. Wyrocznia Pana. Tak mówi Pan: Słuchaj, w Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. Tak mówi Pan. Powstrzymaj głos Twój od lamentu, a oczy Twoje od łez, bo jest nagroda za Twoje trudy, wyrocznia Pana. Powrócą oni z kraju nieprzyjaciela. Jest nadzieja dla Twego potomstwa, wyrocznia Pana. Wrócą Synowie w swe granice. Usłyszałem wyraźnie skargę Efraima. Ukarałeś mnie i podlegam karze jak nieoswojony cielec. Spraw, bym powrócił. A wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim. Gdy bowiem odwróciłem się, pożałowałem tego, a gdy zrozumiałem, uderzyłem się w biodro. Wstydzę się i jestem zmieszany, bo noszę hańbę mojej młodości. Czy Efraim nie jest dla mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności. Muszę mu okazać miłosierdzie. Wyrocznia Pana. Postaw sobie kamienie milowe, ustawiaj drogowskazy, zwróć uwagę na gościniec, na drogę, którą wychodziłaś. Powróć, dziewico Izraelu, powróć do tych twoich miast. Jak długo będziesz trzymać się z dala, córko buntownicza? Pan bowiem stworzył nową rzecz na ziemi: niewiasta zatroszczy się o męża. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Będzie się jeszcze powtarzać to słowo w ziemi judzkiej, w jej miastach, gdy odmienię ich los. Niech Pan ci błogosławi niwo sprawiedliwości, święta góro. Zamieszkają w tej ziemi Judas z wszystkimi swymi miastami rolnicy i hodowcy bydła bo pokrzepię spragnionego, a każdego, kto łaknie, nasycę. Na to się obudziłem i spojrzałem, a sen mój był mi przyjemny. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, kiedy obsieje dom Izraela i dom Judy nasieniem ludzi, nasieniem zwierząt. Tak samo jak czuwałem nad nimi, by wyrywać i obalać, burzyć, niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak samo będę nad nimi czuwał, by budować i sadzić, wyrocznia Pana. W tych dniach nie będą już więcej mówić, ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, lecz każdy umrze za swoje własne grzechy. Każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić je z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, i wypiszę na ich sercach: Będę im bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, ustanowił prawa dla księżyca i gwiazd, by świeciły w nocy, który spiętrza morze, także huczą jego bałwany. Imię Jego Pan Zastępów. Jeśliby te prawa przestały działać przed moim obliczem, wyrocznia Pana, wtedy i pokolenie Izraela przestałoby być narodem przed moim obliczem na zawsze. Tak mówi Pan. Jeśli by można zmierzyć niebo w górze i zbadać podstawy ziemi w dole, to ja także odrzucę całe pokolenie Izraela za to wszystko, co uczynili. Wyrocznia Pana. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zostanie odbudowane miasto Pańskie od wieży Hananeela do bramy narożnej i będzie się ciągnął dalej sznur do mierzenia prosto aż do wzgórza gareb, kierując się ku Gołach. Cała zaś dolina trupów i popiołów i wszystkie pola, aż do potoku cedron, do rogu bramy końskiej ku wschodowi, będą poświęcone Panu. Nie zostaną już więcej zburzone ani zniszczone na wieki. List do Tytusa, rozdział drugi, zawiera zalecenia dotyczące życia chrześcijańskiego w różnych grupach społecznych. Święty Paweł nakazuje starszym i młodszym mężczyznom oraz kobietom postępować w sposób godny Ewangelii, żyjąc w pobożności i uczciwości. Przypomina, że nauczanie powinno być zgodne z dobrym przykładem, a życie wierzących powinno odzwierciedlać wartości Boże. Zachęca również do życia w zgodzie z nauką, aby przyciągnąć innych do Chrystusa. Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani. We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. W nauczaniu ukazuj prawość, powagę, mowę zdrową, nienaganną. Żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają, niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, żeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego zbawiciela, Boga. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków to mów do tego zachęcaj i karć z całą powagą niechajcie nikt nie lekceważy dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia